Cześć, dzisiaj na blacie z potrzebą bardzo szybkiej, doraźnej pomocy. Lenovo Y580 jest po świeżym zalaniu. Został dostarczony w tym stanie, w tej pozycji, do góry nogami, bez baterii, wody było co niemiara z tego, co powiedział mi klient. Tak więc no, musimy to jak najszybciej otworzyć i zobaczyć, co tam się dzieje. Tak więc nie będę jakoś specjalnie rozgadany na temat ilości, rodzaju śrubek i tak dalej, jak to zwykle bywa, tylko będę się starał go jak najszybciej rozebrać, tak aby wyciągnąć płytę i wziąć się za jej osuszenie. Pamiątka zakurzona. Tak więc nie dla wszystkich, a nie, już w sumie dzisiaj się nie świętuje, dzisiaj to już ludzie poszli do pracy, jest godzina 20:54, jak widzę. Bardzo lubię dostawać komputery w takich godzinach, z tego względu, że wtedy widzę, że klienci biorą to do siebie, że mój serwis działa 24 godziny, jako że nie mam stacjonarnego takiego lokalu wynajętego pod serwis, tak więc musiałem wyjść naprzeciw klientom w inny sposób i wydaje mi się, że usługa świadczona 24 godziny na dobę jest dobrą alternatywą, aby tych ludzi w jakiś sposób w swoją stronę przybliżyć. Dobra, ja już czuję, że pod klawiaturą było mokro. Oła. Widzicie to? Tak, to na pewno świeże zalanie. Bardzo, bardzo świeże. Dobra. Bardzo, bardzo świeży. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie?
tam, gdzieś mi wsiąkły śrubaczki. Może tam radę w ten sposób, a może i nie. Dobra, i w ten sposób przygotowana płyta jest gotowa do wstępnego osuszenia. Nie, jeszcze przyjrzę się jej mniej więcej, chociaż w sumie nie ma, bo na całej powierzchni miała jakieś tam ślady zalania. Okej, widzieliście szybki montaż i szybką reakcję, jaką należy wykonać, bądź umożliwić jej wykonanie zaraz po zalaniu komputera. Ja wracam do Was po osuszeniu płyty. Myślę, że zajmie to kilkanaście godzin. Tak więc widzimy się dla Was za chwilę, dla mnie za dłuższą chwilę. Cześć. Dobra, laptop jest już po suszeniu, minęły chyba 2 czy 3 dni, jakoś tak. Mam trochę młynek, więc mi się odwlekło. Płytę mam tu. I tak. Płyta jest już, znaczy na płycie był wyjęty procesor, kiedy ona się suszyła. Wszystkie układy są przeczyszczone z past termo. I na razie nie będę ich zakładał, znaczy nakładał nowych past, z tego względu, że jeżeli komputer nie wstanie, to po prostu zmarnuje pastę. Na chwilowe uruchomienie, takie wstępne, pasta nie będzie potrzebna. Komputer został jeszcze rozebrany, nie pamiętam na jakim etapie demontażu skończyłem ostatnio. Wyjąłem jeszcze z palmrestu włącznik, nie włącznik, żeby to wszystko można było bardziej wysuszyć, no nie wiem. Znaczy, no wygodniej mi się wkłada mały moduł włącznika do suszania niż cały palmrest, prawda? Dobra, słuchajcie, teraz tak, żeby było, komputer zostanie włączony z jak największą ilością podpiętych modułów, które są do niego podpięte na co dzień, czyli jeszcze nie wiem jak to zrobię, bo nie chcę go składać, ale okej. No dobra, zobaczymy, koniec gadania. Mam to troszkę w takim nieładzie wszystko. Reszta komputera leży tam. Tutaj jakaś stacjonarka, tam z Simsami walczyłem, ale już wszystko chyba wydaje się być na dobrej drodze. No i postaramy się zobaczyć jak to wygląda, bo no jeżeli płyta wystartuje, a to jest komputer, który kiedyś robiłem, w sumie nie tak dawno, tym razem trafił jako zalanie i zobaczcie, zobaczcie, trzyma się, ciągle się trzyma. Dobra, może to wyglądać trochę nieskładnie, jak będę to składał, no ale nieskładnie, jak będę to składał, tak. Dobra, tego syfu na razie nie będę przyklejał, to nadaje się do przeczyszczenia co najmniej. Okej. Czekajcie, tak. Dobra, pierwsze co, to chłodzenie. Chłodzenie również podłapie tylko tyle, o ile. Chociaż nie. Dobra, na razie zobaczę. Okej. Na razie go skręcę bardzo w małym stopniu,
tylko zobaczymy, czy daje obraz na matrycę, czy sama płyta ożyje. Jeżeli tak, złożymy go, zobaczymy, czy nie został uszkodzony dysk, palmrest i tak dalej. Gdzieś mi wsiąkły śrubokręty. Dobra, mam. W sumie, czekajcie, pomyślmy. Dobra, okej, przykręcę chłodzenie tak, jakby powinno być przykręcone. I zobaczę, jak to będzie wyglądało, jeżeli on się uruchomi. Nie planuję go przy wstępnym teście obciążać, więc jeżeli się uruchomi i uda się wejść do systemu, wtedy szybko sprawdzę poszczególne komponenty. Zakładam, że klawiatura to na pewno Shred. No ale zobaczymy. Kurczę, jest godzina 20:41. Już miałem nadzieję dzisiaj raczej nie dotykać tych komputerków, no ale przypomniało mi się, zostawiłem tego laptopa stacjonarką i zapomniałem o nim na śmierć. Na śmierć. Dobra, czekajcie. Kable będą luźno w miarę. Ale... bo tak, bo gdzieś tutaj gniazdo zasilania też jest odpięte. No nic. Dobra. Czekajcie, zerknę sobie, co tutaj z tej strony jeszcze może być. Do podłączenia. Okej. Druga pamiątka. Kurczę, trochę wam uciekłem z kadru, no ale to nic. Demontaż widzieliście, a filmik głównie ma na celu pokazać, jak należy się zachować w chwili, kiedy wasz komputer zostanie zalany. Wiem, że filmik jest trochę długi i taki raz o jednym, raz o drugim, ale na koniec jeszcze raz to sprecyzujemy, pod warunkiem, że komputer zadziała. No i tak, o, czekajcie, czy nic nie włączyłem? Nic, dobra, kładę. To, że kable są tam w wielkim nieładzie, spokojnie, komputer nawet nie zostaje skręcony na tą chwilę, on po prostu ma trzymać się jakoś kupy, tak abym mógł podpiąć wszystko, co da się przetestować. Dobra, to było. Tutaj tak wyprowadzę gniazdo zasilania. Palmrest tu. Włącznik zamontuję.
zanot. Tylko jak on tutaj był? Ulokowany. Chyba jakoś tak. Tak, powiem wam, że to byłby dobry czas. Dobra, ładnie weszło. Podłapię to jedną śrubeczką, żeby się nie rozwaliło. I właśnie po to są te filmiki, że czasami jednak laptop kilka dni poleży w totalnej rozsypce i gdzieś coś mi później tam nie chce wskoczyć. Otwieram sobie filmik i cyk. W sumie ostatnio miałem komputer i wracałem do filmiku na kanale sprzed kilku ładnych miesięcy, żeby coś tam się dowiedzieć. Czekajcie. Cyk. Klawiatura. Wątpię. Zresztą klawiatura po zaleniu i montaż to raczej kiepska sprawa, kiepski pomysł, gdyż na 90% to jest rozwalony zacisk, ale to akurat bez problemu złapie, jak się włoży tylko taśmę. Klawiatura zazwyczaj, czy ona działa bezpośrednio po zaleniu, czy znaczy, no tylko jak działa, to wtedy się klient decyduje, żeby ją mimo wszystko włożyć. To zazwyczaj i tak to jest tylko na krótką metę. Zaraz zaczyna korodować. Dobra. Włożymy dysk. Śrubeczka. Śrubeczka. Teraz bateria, słuchajcie. No, na razie sprawdzę bez baterii. Zasilacz. Gdzieś jest. Dobra. Zobaczymy. Cyk. To co? To wie? Świeci. I na zaświeceniu się skończyło, słuchajcie. Znaczy na zaświeceniu klawiatury, ale
Zaraz zerknę, bo tam widziałem przy demontażu, czy jakoś tak, że miałem problem z taśmą matrycy. Zobaczcie, czy tutaj jest dostęp. Wentylator chodzi, klawiatura się zaświeca, ale dalej nic. Dobra, idźmy dalej. Naturalną koleją rzeczy będziemy eliminować. No, na jednej kostce ruszyła maszyna. Sprawdźmy na tej samej kości drugi bank pamięci. Również obejrzę tą kość. Z pośpiechu odpaliłem to na, znaczy wymieniałem elementy na podłączonym zasilaniu. Wy tak nie róbcie, to nie jest dobre, łatwo rozwalić komputer, jeżeli się zagapicie. Okej, ruszył. Nie wiem, może nie dopchnąłem kości, może gdzieś coś było zabrudzone, przeleciałem po stykach szczotką. Zobaczymy. Dobra, touchpad działa, Wi-Fi również wykrywa, czy ja mam do niego hasło, żeby sprawdzić sobie literki. Niestety hasła nie mam, no ale spróbujmy. Sprawdźmy, czy działa podświetlenie. A te podświetlenie to się włącza. No patrzcie. No cóż, pozostaje go skręcić, zadzwonić do klienta i trochę teraz potestować, tak? Znaczy, moja klawiatura nadaje się według mnie do wymiany. Widzieliście, jak rozległe było zalanie w pierwszej części filmu. No ale zobaczymy, jaką decyzję podejmie klient. Ja mogę mu pójść o tyle na rękę, że po prostu... Znaczy, w sumie tutaj klawiatura się łatwo wymienia, tak? Więc... Znaczy nie, no, żeby mu uciąć koszty trochę, tak? No to... Może zostawić sobie tą klawiaturę, jak ona zacznie korodować. Jak najbardziej będzie mógł się do mnie zgłosić. Klawiaturę będę w stanie wymienić praktycznie od ręki.
Jeżeli teraz chodzi tak o sam proceder zalania komputera. Widzieliście, jak rozległe było zalanie. Tutaj jest dolna zaślepka. Tutaj była woda, czyli woda, czy tam jakiś płyn przeleciała przez klawiaturę, przez płytę. Zresztą widzieliście też, co się działo na płycie głównej. Doleciało aż na tą zaślepkę i tam sobie ta woda stała. Zaraz po zalaniu komputer został pozbawiony wszelkich źródeł zasilania, pomijając baterię od BIOS-u, która no, fajnie by było, jakby też jej nie było, no ale nie okłamujmy się. Raczej nie wszyscy z Was będą w stanie rozebrać komputer i wyjąć, tudzież wylutować tą bateryjkę. Tak więc, tak jak powiedziałem, komputer po zalaniu został pozbawiony wszelkich źródeł prądu, telefon. Dzień dobry Panie Sławku, taka i taka sprawa. Klient był u mnie w przeciągu godziny. Minęły 3 dni. Komputer, jak widzicie, działa. Jeżeli coś wyjdzie w dalszych testach, bo wiadomo, teraz go rozbiorę, w ogóle to teraz go wyłączę, bo nie ma tam past, termo, nic, więc po co ma się kotłować, chociaż raczej się nie napracował. Więc tak, teraz go rozbiorę, złożę go tak jak trzeba, nałożę nowe pasty i tak dalej i przejdę do dalszych testów tego komputera. Dla Was dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli filmik się podobał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę. Jakoś nie wiem czemu, ale fajnie jak te łapki są. Dobra, do następnego.